Sawadi kap. Sawadi ha. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Was ponownie w naszej kuchni. Dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać kolejnego tajskiego klasyka, czyli sałatkę z zielonej papai. I po tajsku to by było... Som tam thai. Som tam thai. Ok. Tak oto wygląda nasza zielona papaja, czyli to jest taka niedojrzała papaja. No, można ją zastąpić czasami, albo nawet wręcz często, też zastępujemy ją ogórkiem zielonym i marchewką. Dzisiaj no, kupiliśmy tą papaję, bo chcieliśmy Wam pokazać no, taką oryginalną wersję, ale równie dobrze pyszna jest ta sałatka z zielonym ogórkiem i z marchewką, czyli powiedziałbym na jedną osobę pół zielonego ogórka i pół takiej większej marchewki. Ale dobra, wrócimy do naszej oryginalnej wersji, czyli zrobimy ją dzisiaj z naszą zieloną papają. Sałatka będzie no, taka limonkowo, ostra, no, z domieszką cukru, czyli słodka, czyli klasyczne smaki tajskie, no, no, słodki, ostry i kwaśny. Ok, no to co, przejdziemy może do składniczków. Co będziemy dzisiaj potrzebować standardowo? Sos rybny, jakąś niecałą może taką łyżkę stołową, czyli jakieś tam, nie wiem, 10 ml, tego, że Fadzi się będzie robiła tak tą sałatkę dla jednej osoby, dla jednej głodnej osoby, czyli dla mnie, bo dla siebie będzie robiła oddzielną, dla siebie będzie dodawała taką pastę taką rybną, której ja nie lubię. Ona ją uwielbia, także dla siebie będzie robiła oddzielną, także mówię składniki tak dla jednej osoby. Czyli pół, czy jakieś 10 ml tego sosu rybnego. Tu mamy syrop zrobiony z tego cukru palmowego. Czyli wsypałem tu jakieś 3 łyżki cukru palmowego, pokrojonego, takiego suchego. I wlałem tam może taką dobrą łyżkę stołową wody i to w mikrofali podgrzałem, żeby się cukier rozpuścił i powstał taki syrop. On jest taki dość gęsty. Nie wiem, czy ona to wleje całe, czy nie. Chyba nie. Wydaje mi się, że to taką będzie na jednej osobie, to będzie taką też niecała łyżka stołowa tego cukru naszego. Następnie będziemy potrzebować oczywiście limonkę. Pół limonki lub też soku z limonki w sumie. Jeden ząbek czosnku, taki większy. Ząbek, jedną papryczkę chili, możecie dać pół papryczki, oczywiście jak chcecie, albo dwie, albo pięć. Pomidor koktajlowy, jeden taki większy, pokrojony. Fasola, normalna, nieugotowana fasola. Jakieś tu jest no jakieś 10 może strączków pokrojonych, ale tego wszystkiego to jest za dużo na jedną osobę, czyli to będzie no jakieś może 4 strączki na osobę. Zresztą zawsze pod filmem zawsze są składniki, także możecie sobie zobaczyć później, czego ile wrzucić. Będziemy potrzebować również suszone krewetki, jakąś taką też niecałą może łyżkę stołową tych suszonych krewetek i prażone orzeszki ziemne. No i oczywiście tą papaję lub też tak jak mówiłem, ogórka i marchewkę, jak najbardziej się też do tego nadają. No i tutaj jeszcze mamy sałatę pekińską i trochę ogórka, no do dekoracji, do gryzania. Ok, fa. Dobra, to teraz Wam ready, tak. Teraz Wam pokażę, jak przygotować tą papaję, czyli wiadomo, że trzeba ją no, obrać ze skóry i później ona Wam pokaże, jak ją tak fajnie w paseczki no, powiedzmy pokroić. To tak będzie klasyczny taki tajski sposób, ponieważ moglibyście użyć takiego no, narzędzie kuchennego, które też zaraz Wam pokażę, by było szybciej, ale chcę Wam pokazać taki tradycyjny,
jak to się tradycyjnie robi w Tajlandii. Maybe you put plate here, but it's closer, so it's better to. Okay. Czyli nacinamy ją tak nożem. Musicie uważać, wiadomo, żeby się nie wam nie nóż nie ześlizgnął. Wtedy by było nieciekawie. I później po prostu takimi. You forget? No, you don't forget, I think. I później ją tak te nacięte miejsca po prostu, no, tak w plasterki tniemy, jakby plasterki z nich tniemy, jakby, o, i wychodzą nam takie paseczki. Ale mamy tutaj takie narzędzie, którym jest to o wiele prościej się robi, szybciej. O, maybe you can show the tool to the camera, the tool to the camera, so I can, yeah. O, coś takiego, takie narzędzie, bardzo proste, bardzo szybko się tym robi i wtedy na pewno się nie przekroimy nożem, nie skaleczymy nożem, ale tak jak mówię, no, chcieliśmy wam pokazać ten taki tajski tradycyjny sposób. Pamiętam, to była moja jedna z pierwszych dań, które spróbowałem w Tajlandii, jak byłem. Jeden Taj mówi, jedź na rynek i kup papaja pok pok. Mówię, papaja pok pok. No ale pojechałem, mówię, papaja pok pok, please. Zrobili. No i od tej pory oczywiście wiadomo, jak całą resztę pokochałem, zresztą to jest moja ulubiona kuchnia. Nie to, żebym nie lubił naszej polskiej kuchni, bo też ją lubię, ale jednak, no, w moim przypadku tajska przebija. Każdy wiadomo lubi co innego. Yes, enough? Yeah, enough. Are you sure enough for me? Because I'm, you know. Yeah, I like to eat. Enough for me, okay. If it's enough for me, then. To nic, ok. Dobra, to teraz. Tak. Teraz co? Teraz będziemy. No, przygotowywać sałatkę. Czyli chili do środka, do. I czosnek. Do moździerza i ubijamy. Ubijamy tak dość, żeby się ten. To nasze chili dobrze tak rozbiło. Jak zawsze mówię, nie jest to przyjemne tak, żeby trafić na duży kawałek chili, jak się je, bo później nasza fasola i rozbijamy ją dalej troszeczkę. Sałateczka jest bardzo dobra na przykład z pieczonym kurczaczkiem, którego zresztą teraz mamy w piecu, który się piecze. Okej. Tak to wygląda, czyli ta fasola taka rozbita. Teraz pomidorki. I limonki, sok z limonki. I think we have to switch the chicken off also. In the meantime, I'm gonna switch it off. Bo tak jak mówiłem, no, sałatka jest bardzo dobra z kurczaczkiem pieczonym, tak, którego mamy właśnie w... O! Not too much? Accident, okay. We see. Czyli co, no, Fatam, no, ubiła to wszystko, wrzuciła limonkę, sok z limonki i tą całą resztę tej limonki, której wiadomo, że nie będziemy jeść, ale fajnie, tak ona jeszcze nada temu sosowi taki fajny smak. No i cukier, tam była jakaś, no, łyżka taka dobra, stołowa, może troszeczkę za duża, ale damy radę.
I jeszcze teraz będzie sos rybny, czyli nasz słony smak. Ile tego sosu damy? Taką pół takiej łyżki stołowej, czyli tak jak mówiłem, z 10 ml, może trochę więcej niż pół. I robimy, aż powstanie nam taki fajny sosik. Już nam powstał, już mi się ślinka. No i teraz wkładamy tą naszą papaję. Trochę mamy, wiecie, mały ten moździerz. Im większy moździerz, tym jest to łatwiejsze. Tam w Tajlandii zawsze na ulicy mają takie wielkie te moździerze. Naprawdę takie konkretne. Co coś tam jeszcze tutaj zostało? Te krewetki suszone i orzeszki. Ubijamy tak tą papaję, żeby ona trochę te soki tak puściła nam, żeby to połączyła się z tą resztą tych naszych smaków, czyli z tą limonką, z tym naszym cukrem i z tym sosem rybnym. Teraz wrzucamy te nasze krewetki suszone i orzeszki na koniec. O, taką małą garstkę orzeszków. Ja lubię dużo orzeszków. You know I like a lot of peanuts, but it's enough. No, już wygląda super. Powiem wam, że pachnie to aż stąd. I zaraz położymy na talerzyk i ze smażonym kurczaczkiem i z ryżem będziemy sobie ją zajadać. Time to try, let's see. If it's not too sweet. What? Spicy? Spicy, okej. Yeah. Także możecie dać pół chili. Yes, I want to try, yes. Jest spicy. Tak. Spicy, but it's okay. Yeah, it's nice. It's not too sweet. I think it's just the way it should be. And it's not that spicy. When you eat together with rice and chicken, I think it's okay. Yeah. Yeah? Good. Okay. Oh, sorry. We're gonna put it on the plate, tak? Tak. Okay. Dobrze, czyli nasza sałateczka już na talerzyku. Tak oto wygląda. Smakuje pysznie. Trochę ostrawa jest. Także jak ktoś jest wrażliwy, to proponuję dać pół chili. No, soczek, widzicie, soczek jest na talerzu. Także dobrze, właśnie trzeba to dobrze w tym moździerzu ubijać, żeby właśnie ten sok nam się wytworzył, ten soczek jest bardzo, bardzo pyszny. I co? No i to tyle. No, kurczaczka zaraz będziemy wyjmować z pieca, ryż na talerz i będziemy jeść. Okay, fa. So, you good job today. Thank you. Yes, the salad is very nice. And what? See you next time, yes? Yeah, see you next time. Thank you. Thank you very much. Yeah, thank you. Na razie. Na razie.